Asterix i Obelix, misja Manita. Mordeczki, wstajemy, pobudka. O, smacznego, mordeczki. Marny popisie, trzeba wymienić mu wodę. Strasznie tu śmierdzi. Tak? Ja nic nie czuję. Kazałem założyć nowy odpływ wody. No, to stary sprawdzony sposób. Na tym polega twój problem, marny popisie. Wszystkie twoje sposoby są stare. No ale co ja mogę? Zawsze było dobrze. Moja pani? Masz dwie nowe wiadomości. Słucham. Czy był list gończy? A, i jest już ten architekt. Wprowadzić go. Dziwna ta wasza podłoga, nie daje oparcia. Gdzie teraz? Dzień dobry. Numer na bisie. Jest żeli Egipt największym imperium świata? Tak, dla mnie tak, proszę pani. No, normalnie nie ma większego wcale, aczkolwiek nie znam prawda wszystkich. Ale jak dla mnie to nie. Cesarstwo rzymskie w osobie Cezara w to wątpi. Zamierzam udowodnić mu, że się myli. Jasne. Wystawię mu największy ze wszystkich pałaców. Jasne. I to tobie, numer na bisie, zadanie to powierzę. Jasne. To znaczy, że konkretnie, a w jakim sensie, że ja? Pozostali budowniczowie są zajęci. Ja wcale nie jestem zajęty. On nie jest zajęty. Numer na bisie, tobie powierzam tę pracę. Ja teraz tak średnio mogę, mam taką jedną fuszkę. Problem z kafelkami, niby nic, ale jednak wypadałoby. A ja, pani, jako twój nadworny architekt, polecam ci swoje usługi. Jak tylko skończę z krokodylami, z przyjemnością... Nie, marny popisie. Jesteś dobry, ale odrobinę klasyczny. Klasyczny? To znaczy? Chcę, żeby to było coś nowego. Jakaś świeża wizja. Ale też się przydasz. Znajdź odpowiednie miejsce. Miejsce? Jak sobie życzysz. Idź, numer na bisie. Zbuduj mi pałac. Masz 3 miesiące. Trzy miesiące? Ale to... Od kiedy te 3 miesiące? Zrobię, przygotuję plany... Spoko, dam radę. I fundamenty... 2, 3 miesiące... 3 razy 4, 9... 3 miesiące... No ale to chyba nie da rady, proszę pani. Numer na bisie. Masz 3 miesiące, co do dnia. Od tej chwili. Jeśli ci się uda, każę obsypać cię złotem. Polecam się. Lecz jeśli zawiedziesz, każę rzucić cię krokodylom na pożarcie. Nie polecam się. Gdzie ten mały? Zjadły go? Posłuchaj, to ja powinien budować ten pałac. Dlatego teraz to nie Kleopatra, nie deszcz, nie grad, nie szarańcza, ale ja będę twoją plagą egipską. Come on, baby, let me see you get up and quit playing and do what I'm saying. We got a whole lot of food if you plan on staying. We all the same, no matter where you at, in the family or the ghetto. We keep the hot metal settled down and pass it around, 'cause we having a good time while I'm in y'all town. Franchising with french fries with french thighs, deal double G and I'ma do it to you 10 times. Flizz eye, is eye, whiz eye, Operation Cleopatra coming right at ya. J-A-M-E-L, I'm trying to holler at you, homie, pick up your cell. D-P-G, hell yeah, I got some suckers on my tail, could you make a bell? Jedziniec pełen tancerek i wszystkie będą robić tak. Kleopatra powróci.